Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Mamy dzisiaj czwartek, nowy tydzień w PES-ie. Konami zaprezentowało nam nowy event w postaci najlepszej szesnastki, która dostała się do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Mamy tutaj do wyboru zawodników, którzy znajdują się w tych 16 drużynach z Ligi Mistrzów. Oczywiście nie licząc Bayernu, bo no niestety Bayern, z tego co pamiętam, chyba się nie dostał. Jeżeli jestem w błędzie, to mnie poprawcie. Mamy tak więc do wyboru dwa, znaczy w Online Challenge Cup mamy do wyboru jeden event. Oczywiście jest to event w postaci Winner Takes Doll. Za pierwszą wygraną dostajemy piłkę do wylosowania, dostajemy trener, dostajemy skauta, za pomocą którego możemy wylosować jednego z 289 zawodników bodajże, o ile się nie mylę. Jest to zaczynająca się od srebrnych piłek po czarne. Tak więc no, jest też duże prawdopodobieństwo wylosowania w tym miesiącu, znaczy w tym evencie czarnej piłki. Oczywiście po wygraniu tutaj online challenge Winner Takes All, następna wygrana daje nam bodajże 500 GP, tak, dokładnie 500 game pointsów, które możemy wydać na odnowienie kontraktów, tudzież na wykupienie nowego skauta w Top Agent. Za to tutaj w Computer Challenge Cup mamy do wyboru dwa challenge. Jeden challenge jest to challenge z gwarantowaną piłką złotą bądź czarną. Drugi challenge jest to z standardową piłką, czyli srebrno, złote, czarne piłeczki do wylosowania. Jak widzicie, pierwszy challenge mamy pięknie oznaczony złoto-czarny i tak jak tutaj jest napisane, wygrana to jest jeden zawodnik z 16 drużyn, złoty plus, czyli złoto albo czarne piłki. Oczywiście wszystkie są na levelu pierwszym, są to trzy mecze, o ile się nie mylę, tak, są to trzy mecze. Pierwszy mecz zaczynamy na poziomie professional, drugi na top playerze, trzeci na superstar. Oczywiście tutaj już metoda wygrywania i podejścia do tego to już dobrowolna, jak uważacie, jeżeli czujecie się na siłach. Spróbujcie słabszymi drużynami, jeżeli nie czujecie się na siłach, uderzcie najmocniejszą drużyną wszystkie mecze. Oczywiście, no ja zarówno z tym challenge'u, jak i drugim challenge'u, który tutaj jest, czyli do wygrania normalny agent, który ma możliwość wylosowania, daje nam możliwość wylosowania zawodnika na pierwszym poziomie z srebrnej, złotej i czarnej piłeczki, także z UEFA Champions League Group Stage, przepraszam, fazy pucharowej. Więc tutaj oczywiście w tym challenge'u mamy trochę inny poziom. Pierwszy poziom to jest regular, drugi to jest professional, trzeci to jest top player. Obydwa stwierdziłem, że przejdę sobie pierwszą drużynę za pomocą drużyny do farmienia, drugą drużynę za pomocą srebrnych piłek, drużyny złożonej z samych srebrnych piłek. Trzeci mecz rozegrałem za pomocą samych złotych piłek i oczywiście no, przy tak jak pierwszym challenge'u miałem problem. Widzę, że mamy problemy z serwerami. Tego się nie spodziewałem. Tak jak przy pierwszym challenge'u miałem
wywaliło mnie z serwerów i niestety pierwszy mecz przegrałem, później poszedłem jak burza. W ostatnim meczu za pomocą złotych musiałem grać za pomocą wygrać za pomocą karnych. Tak, w drugim challenge'u, gdzie był właśnie ten niby niższy poziom i łatwiejsza wygrana, musiałem pierwszy mecz udało mi się wygrać, drugi mecz niestety przegrałem, zdobyłem czerwoną kartkę. Później za drugim podejściem pierwszy mecz wygrałem, drugi mecz wygrałem i przy trzecim meczu, przy trzeciej drużynie grałem przeciwko Realowi Madryt, się męczyłem, długo się męczyłem, pierwszy strzelił Real, później strzeliłem ja i doszło też do karnych. No, oczywiście wygrałem. No i tak tym sposobem odblokowałem wszystkich możliwych agentów. W tym tygodniu mamy też sześciu menadżerów, którzy prowadzą z drużyny z fazy pucharowej, jak Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Andrea Conte, Allegri, Zidane i Pochettino. Jest to trener Tottenhamu, oczywiście dla niewtajemniczonych. Pokrótce powiem, że wielu trenerów wróciło do swoich takich taktyk standardowych. Jak widzicie, jedynie co to Conte tutaj dla mnie zaskoczenie, bo jest powrót do jego taktyki z zeszłego sezonu, którą używałem właśnie w Pro Evolution Soccer 2017 i za pomocą tej taktyki niszczyłem wszystkich. No, była nie do zatrzymania. No i tutaj jestem zadowolony. Zakupiłem go sobie właśnie do klubu. Będę go testował. Dam wam znać, jak się spisywał, czy ta formacja nadal daje radę, czy może jednak nie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi tutaj o ciekawostki, jakie są związane z tym tygodniem. Przejdźmy sobie do losowań. Tutaj, jak widzicie, mamy jeszcze tak zwanego gwarantowanego złotego bądź czarnego zawodnika, którego możemy wylosować. Jest to odnawialny agent codziennie. Ten agent pojawiać się będzie codziennie od dzisiaj do środy wieczora i codziennie wchodząc możemy go wykorzystać i za pomocą MyClub coinsów wylosować albo złotego, albo może i nawet czarnego zawodnika. Więc jeżeli jesteście w stanie zaopatrzyć się w MyClub coinsy, ja akurat tutaj, że tak powiem, gram na komputerze, no to korzystam ze Steama. Steam nareszcie wprowadził polską walutę, więc no jest trochę taniej. Wystarczy, że kupimy sobie, o ile się nie mylę, właśnie te 1000 MyClub coinsów i to powinno nam wystarczyć. Dobrze mówię? Nie, przepraszam, mój błąd. 1200, 500, 1000 to jest 4 dni plus jeszcze 3 dni. No to 2000 bardziej się opłaca kupić. U mnie to jest koszt, już wam powiem, no 60 zł, jeżeli chodzi o Steama. Jeżeli macie konto na Xboxie albo na Playaku, no to oczywiście musicie skorzystać z oferty, które daje właśnie PlayStation i Xbox. Tak więc przejdźmy do losowań. Najpierw zaczniemy sobie od
właśnie tych srebrnych. No i zobaczmy, co nam tutaj wypadnie jako pierwsze. No, nie spodziewałem się czegoś nadzwyczajnego, srebrna piłka standardowo. Tak więc możemy teraz przejść do następnego losowania. No i to jest właśnie to, co ludzi denerwuje w PES-ie, czyli dwie złote, jedna srebrna i jedna złota i musimy natrafić na srebrną. Ale będzie kolejny zawodnik do drużyny, do farmy, że tak powiem. Teraz przejdźmy do losowania złotych zawodników, ewentualnie czarnych. No niestety będziemy mieli złotego zawodnika. No ale proszę bardzo, jest to walkout złoty. To jest fajna rzecz. Cóż to jest? To jest André Herrera. Zawodnik z środka pola, z Manchesteru United. Dodajmy go sobie do naszego klubu. I przystąpmy do losowania ostatniej piłki, która jest dostępna. No, akurat przeleciała nam czarna, no to już wiadomo, że nie będzie. Tym razem walkoutu nie ma, jest to zwykły zwykły złoty zawodnik, także z Manchesteru United, Bailey. No, powiem szczerze, fajny zawodnik, na pewno w moim składzie się przyda. Tak więc to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, no i subskrybujcie mój kanał. Tak więc jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Was. Cześć!